spadek liczby nowych firm. W pierwszym kwartale 2020 roku o blisko 12% spadła rejestracja podmiotów gospodarczych do 84 tysięcy. Zarazem mniej było też upadłości podmiotów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym sekcji transport i gospodarka magazynowa o 19%, zakwaterowaniu i gastronomii o blisko 18%, w handlu, naprawie pojazdów samochodowych o 15%, usługach, informacji i komunikacji o 10% oraz w budownictwie o 9%. W czasie pandemii działalność gospodarcza, kontakty z urzędami zostały ograniczone. W związku z tym urzędników nie dziwi fakt, że przyrost nowo rejestrujących się firm jest niższy niż to było w roku ubiegłym. Spadki rejestracji w odniesieniu do roku ubiegłego za marzec wyniosły 350, a za kwiecień 800 firm. Tak? To nie znaczy, że tych firm nie przybyło, dlatego że jak popatrzymy na statystyki w regionie, to przybyło nam, licząc od marca do kwietnia, 170 firm. Oczywiście jest to trend ogólnopolski. Nie widzimy też jakichś zwiększonych wyrejestrowań firm czy zawieszeń działalności. Wynika to jednak z tego, że przedsiębiorcy objęci są tarczą antykryzysową. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ma zarejestrowanych 1096 wniosków o wsparcie. Udzieliliśmy wsparcia dla równo 500 przedsiębiorców i wypłaciliśmy tytułem pierwszej transzy, dla niektórych już drugą, 55 647 tysięcy. W tych firmach objęto wsparciem z tytułu i przestoju ekonomicznego i obniżonego czasu pracy ponad 33 tysiące pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie udziela również wsparcia w czasie pandemii firmom, które chciałyby rozpocząć działalność, ale należy pamiętać, że tych firm nie obejmie już tarcza antykryzysowa. Od Urzędu Pracy nowe firmy, które rozpoczynają działalność dzisiaj, mogą się ubiegać na normalnych zasadach na wsparcie, jeżeli chodzi o Urząd Pracy, na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, o pracę interwencyjne, o szkolenia pracowników. Natomiast one nie wchodzą do tej ochrony miejsc pracy, które są, że tak powiem, zadekretowane w tarczach antykryzysowych. Przypomnijmy, powiatowe urzędy pracy udzielają pracodawcom mikropożyczek. Do tej pory wpłynęło do nich 48 700 wniosków. Rozpatrzono ponad 28 000 wniosków i wsparcie uzyskało 26 000 mikroprzedsiębiorców, którym wypłacono 129 milionów złotych. Powiatowe urzędy pracy udzielają także wsparcia w ramach RPO i POWERA, w ramach wydzielonych dodatkowo środków. Z tego tytułu wpłynęło ponad 4 tysiące wniosków i wypłacono już wsparcie dla 1000 podmiotów, a dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych i organizacji pozarządowych.